To będzie 7. edycja targów. Zdrowa żywność jest pojęciem takim dość szerokim, dlatego i żywność będzie zróżnicowana na tych targach. Będzie to żywność ekologiczna, będzie też to żywność tradycyjna. Tutaj szczególnie postawiłam akcent na żywność tradycyjną z naszego regionu, to znaczy z terenu województwa łódzkiego. W tym roku też będzie taki akcent. Może dlatego, że ruch MAM powstał w Skierniewicach, żywność dla dzieci. Będą więc soczki malinowe z plantacji malin ekologicznych, będą konfitury z malin, będzie miód malinowy, też zbierany przez pszczoły na plantacjach malinowych. Będą też ziółka, bo wystawia się firma ekologiczna Dary Ziemi, jedyna w Polsce firma ekologiczna zielarska. Będą te, w związku z tym będą też herbatki, posypki na kanapki i takie inne smakowitości dla dzieciaków. Oprócz tych, których stoiska znajdą swoje miejsce w hali, będziemy mieli też jeszcze dwa stoiska zewnętrzne. Naprzeciwko hali OSIR przy ulicy Zawadzkiego będzie się wystawiała firma z Olsztyna, która nazywa się Sandacz. Będzie to firma, która będzie smażyła na masełku klarowanym świeżą rybę, także podawała zupę rybną, garbażerkę rybną. A po drugiej stronie właśnie będą dary ziemi, czyli te ekologiczne zioła.